Kiedyś był taki film, pewnie Państwo pamiętają, Złoto dla Zuchwałych. Dziś w Polsce była emisja filmu Kara dla Naiwnych. Radio Tok FM dostało karę od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nie odczuwam z tego powodu żadnego szadenfreude, choć być może miałbym prawo, że tak powiem. Ponieważ to radio, generalnie 11 miesięcy, 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 temu, miesięcy temu, zwolniło mnie ze wszelkiej kurtuazji. Po 20 latach yy, sponsorowania tego radia, jeżdżenia piątek-świątek do studia, to za własne pieniądze, bo poza króciutkim. Yy, Czasem na początku nikt z nas pieniędzy za występy nie dostawał. Po tych 20 latach uznano, że nie trzeba mi podziękować, nie trzeba do mnie wy wy wykonać eleganckiego telefonu, że wystarczy, żebym się o wszystkim dowiedział się z komunikatów pracowych. No nie ma co, elegancja Francja. No dobra, ale co było, to było. Przejdźmy do tej nieszczęsnej kary. Radio Tok FM w ostatnich miesiącach wykonało dużą prawa, pra, pracę, to przynajmniej tak pewnie sądzili Państwo z tego radia, żeby kary uniknąć. Mnie z radia wypchnięto. Y, y, non stop zapraszano do tego radia, pomagiarów, pomagierów władzy, by komentowali rzeczywistość, nachalnie promowano symetrystów. Nachalnie promowano też ludzi bez właściwości, których jedyną zaletą była nienawiść, nienawiść do Tuska, Platformy Obywatelskiej i liberałów wszelakich. Jak widać, zrobiono wiele, ale wciąż, wciąż za mało, ponieważ nie ma czegoś takiego jak, jak Trzecia Droga. Jest tylko demokracja i prawdziwa wolność słowa, albo zamordyn i brak wolności słowa. Jak długo piś rządzi, realnej wolności słowa nie będzie. Gdy pracowałem jeszcze w toku to słyszałem po kątach, jak, jak mówiono, że, że w tym radiu bardzo przeszkadza trzutka. Nie przeszka przeszkadzała wam trzutka, no to teraz to teraz się wam po łbach. Stado baranów. Nieuniknione. Znowu nie jest to powód do, do, do odczuwania, do odczuwania y, satysfakcji, ale nie ukrywam, że troszeczkę mnie śmieszyła dzisiejsza lawina KPIN i szyder z, z symetrycznego radia, które naiwnie sądziło, że jak będzie grzeszne, to kary wszelakie uniknie. Y, Tok FM od roku stara się. O, o przedłużenie swojej koncesji. Ta koncesja, jeśli dobrze pamiętam, upływa 3 listopada. Yy, więc jeśli PiS wygra wybór na co państwo, z, cześć, państwa z tego radia ciężko, ciężko pracuje, to będą oni w tym radiu pierwszymi tego ofiara, ofiarami. Dziś to nie jest jedyne wydarzenie medialne. 34. urodziny obchodzi Gazeta Wyborcza. Jej redaktorowi naczelnemu Adamowi Michnikę, Michnikowi i koleżankom i kolegom z redakcji życzę wszystkiego co dobre. A Państwu Stok fm Stok FM, życzę, by przespacerowali się te 50-60 metrów, pojechali piętro wyżej i poszli do. Na, korper, na korepetycje do starego, mądrego Adama Michnika i zapytali ich jak powinien się zachowywać człowiek, dziennikarz, człowiek mediów w trudnych czasach, jak walczyć o wolność, o niezależność i, i, i wolne słowo, choć mam pewne obawy, że, że państwo pójdą drogą którą szli przez długi czas ostatnio, i będą uznają, że trzeba się podlizywać jeszcze bardziej, yy, zginać kark jeszcze bardziej i wykazywać elastyczność jeszcze bardziej. Droga do nikąd. Ja tylko z góry yy, oświadczam, że jak będą próbowali Radio Talk FM yy, pozbawić koncepcji, to mój, kon koncesji, to mój piesek się. Yy, daje głos, to pierwszy stanem na Czerskiej w obronie tego radia. Nie z sympatii do radia, nie w obronie tego radia, ale w obronie w imię, w, dla słuchaczy i dla zasad, dla zasady. Oczywiście cała ta kara to skandal. Oczywiście, że to jest, że to jest kolejna ilustracja mentalności tej władzy i tego, jak ona sobie wyobraża wolność słowa. Oczywiście, że to jest skandal, ale z całym szacunkiem ciężko Państwo na tę karę pracowali.